Słuchajcie, jestem Rosa, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat naszego Mister Stitchiego, na temat postaci, którą widzieliśmy na ostatnim zdjęciu od Mini Tuna, która pojawi się w dziewiątym chapterze. Kto to taki? Cóż, na to pytanie sobie dzisiaj też odpowiemy i przy okazji widzę pamiętajcie, że trwa obecny konkurs na Robuxy, że wziąć udział, wystarczy zostawić łapkę w górę pod filmem, suba na kanale, napisać w komentarzu, jaki macie nick w Robloxie i dołączyć do Robloxa do mojej grupy Tosty Rosta. I jak już to zrobicie, to bierzecie udział w konkursie. Wyniki będą się pokazywały na Discordzie. Konkursy na kanale: Wyniki. Oczywiście linka do Discorda znajdziecie w przypiętym komentarzu. A teraz zaczynajmy. A więc tak, zaczniemy sobie od tej postaci, którą widzieliśmy w poprzednim materiale na zdjęciu naszego Minituna. Nazywa się ona Kona, jest to. Postać, która jest inżynierem. Inżynierem, którego spotkamy w placówce, do której się udajemy. Skąd wiemy takie informacje? Skąd ogólnie wiemy, że go spotkamy i że on będzie dobry i że nam pomoże? Wiemy to z informacji podanych przez Mimi, bo Mimi podała nam w poprzednim chapterze taką informację. Jeżeli oczywiście mieliście dobre zakończenie, to najlepsze. Jeżeli mieliście to dobre zakończenie, to wtedy Mimi powiedziała Wam, że generalnie zna inżyniera, który pomoże nam w naszej wyprawie. I i to właśnie po tego inżyniera będziemy się. Udow... Po prostu po niego się wybierzemy w tym chapterze. Jego będziemy musieli prawdopodobnie uratować, i to z nim będziemy po prostu kontynuowali naszą dalszą podróż i dalsze przygody będą właśnie z tą postacią, także prawdopodobnie ona dołączy do naszej paczki, miejmy nadzieję, że będzie na pewno dobra, że nas nie zdradzi i że nie zrobi nic złego, tak jak już się zdarzało z niektórymi postaciami, które spotykaliśmy w naszej grze, no i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, kiedy już tego właśnie naszego inżyniera Kone spotkamy. W sumie on, ona, cóż, niedługo się przekonamy. Do tego to zdjęcie wyglądało dosyć tajemniczo. Mówiłem wam, że może być związane z Mister Stitchim. i tak, jest z nim związane i to nawet bardziej niż myślicie. To co udało mi się odkryć jest dosyć mroczne i w sumie myślę, że zmieni naprawdę fabułę naszego tutaj Robloxa, naszej pigi. Otóż nie dość, że widać jest taki ala Smar czy Rope czy coś tego typu, co kojarzone jest właśnie z naszym Mr. Stitchy, bo on generalnie wydziela jakby taki śluz czy coś tego typu, bo wiecie to jest postać mroczna pochodząca z innego wymiaru. Jednak zacznijmy może od tego jak nasz Mr. Stitchy trafił do naszego świata. Osoby, które oglądały Fabułę, tak jakby od początków. Wiedzą, że kilkanaście sezonów temu, bo to było bardzo dawno temu, na evencie takim halloweenowym przyzywaliśmy Mr. Stitchiego. Tak jest. Odpalaliśmy świeczki w takim kręgu. Najpierw musieliśmy je znaleźć, potem odpalić. Jak już odpaliliśmy świeczki w takim kręgu, to przyzywany był on, ten straszny potwór. Ten straszny potwór, który, jeżeli nie wiecie, może przejąć kontrolę nad innym człowiekiem, nad innym zwierzęciem, nad inną postacią i po prostu nim kontrolować. Trolować niczym taką marionetką w teatrze, więc to jest naprawdę niebezpieczna postać. I dlaczego myślę, że on tu się pojawi? Bo powiecie, że to czarne może być czymkolwiek. Nie mamy pojęcia czym to jest. No okej, okay, nie mamy pojęcia czym to jest, ale przyjrzyjcie się, co widać w tle. W tle widać wielkie drzwi, i co, chowa się tam gdzieś w cieniu. Przyjrzyjcie się dokładnie. No właśnie, na dole. Na dole jest żółta świeczka. Widzicie tą świeczkę? Jest to dokładnie ta sama świeczka, ta sama świeczka, której używaliśmy kilkanaście chapterów temu, kilkanaście rozdziałów temu, kiedy przyzywaliśmy naszego Mr. Stitchy. Dokładnie ta sama świeczka, co oznacza, że prawdopodobnie w tym chapterze, albo w następnym, ale raczej w tym znowu Mr. Stitchy pojawi się w naszej grze, i to już nie będą jakieś jego odgłosy, to nie będą namalowane na ścianach oki czy notatki i różne ślady z nim związane. To raczej będzie postać w całej okazałości i po prostu będzie na tej mapie się pojawiała. Prawdopodobnie będzie to jakieś sekretne zakończenie lub będzie możliwość po prostu na jakimś evencie tej postaci tutaj no przywołać będzie ją może na jakimś evencie coś tego typu. Do tego, skoro będzie można go przywołać, to raczej nie zrobi tego gracz, a jeżeli to zrobi, to znaczy, że zostanie zmuszony. Dlaczego zostanie zmuszony? Ponieważ musi wpaść w no, naprawdę jakąś, naprawdę mocną halucynację, żeby przywołać naszego Mister Ciego. bo pamiętajcie, że raz już to zrobił. I wie o tym, że ta postać jest zła i że nie wolno jej przyzywać, że to jest diabeł potwór wcielony, więc na pewno z własnej woli go nie przywoła. Nie wiem, co by musiało się wydarzyć. Nie wiem, naprawdę musiała być jakaś tragiczna sytuacja na mapie, żeby chciał go przywołać i oddać nad sobą kontrolę. Wyobraźcie sobie, że gracz ginie, wszyscy giną, w sensie są zagrożeni tym, że zaraz giną, bo po prostu zaatakowała ich horda zainfekowanych. I co? Wtedy gracz przyzywa właśnie tego Mr. Mówi, no możesz przejąć nade mną kontrolę, tylko błagam, pozbądź się z tych zainfekowanych. To jest jedyna sytuacja, w której własna, powiedzmy, wola naszego tutaj bohatera, naszego gracza, zmusza go do przyzwania Mister Stitchiego. To jest jedyna opcja. Inna opcja to już jest po prostu, że Mister Stitchi, jak już zauważyliście kilka chapterów, jego ślady obecności są coraz większe, co oznacza, że być może uda mu się przejąć kontrolę nad. Graczem, lub nad inną postacią w naszej grze. A jak uda się przejąć kontrolę nad jakąś postacią, czy też nad graczem, to wtedy będzie w stanie zmusić ją do odprawienia rytuału i sprowadzenia tak jakby jego cielesnej formy do naszego świata. I tutaj przychodzi kolejne pytanie i kolejna zagadka. A mianowicie, skoro pojawiła się ta świeczka i skoro Mr. Stitchy od kilku chapterów okazuje swoją obecność, ale nie w formie cielesnej, to oznacza, że że nie może wyjść w, z tego wymiaru, w którym jest więziony. Nie wiemy jak tam został uwięziony, bo generalnie tą postać przyzwaliśmy, udało się jego skina też nam zdobyć, przy okazji go przyzywaliśmy, ale jednak tą postać no za bardzo nie wiemy jak odesłać. Jednak jakoś został odesłany. Jeżeli ktoś wie jak, może dać znać na dole w komentarzu, może ten temat jeszcze poruszymy, ale skoro został odesłany, to znaczy, że nie może wrócić nie może wrócić wiemy o tym ponieważ skoro będzie nas zmuszał lub w jakiś sposób będzie to powiązane z jego przyzwaniem no to jest po prostu uwięziony w tym świecie i nie ma szans na wyjście z tego świata dopóki nie przejmie nad kimś kontroli i ktoś go nie uwolni i tutaj pojawia się kolejne pytanie skoro może tu przybyć tylko przy tak jakby wezwaniu przez inną osobę to czy Mr. Stitchy jest tak naprawdę jakimś demonem, bo jeżeli znacie historie związane z demonami, to wiecie, że to właśnie one są przyzywane. To przy nich odprawia się rytuały i to one nie mogą przyjść same z siebie. Potrzebują specjalnego rytuału. I co jest jeszcze powiązanego z demonami i Mr. Stitchem? Fakt, że demony również mogą opętać człowieka, również mogą opętać inną postać. Co oznacza no właśnie, widzowie. Odkryliśmy dosyć ważną informację. Nasz Mr. Stitchy musi być demonem. Demonem, który powstał nie wiadomo z jakiego powodu. Demonem, który chce przejąć kontrolę nad naszym bohaterem, ponieważ w każdym miejscu, gdzie się udajemy, znajdujemy jego można powiedzieć ślady. Co oznacza, że nas prawdopodobnie śledzi i chce nas dopaść, i chce przejąć kontrolę nad naszym bohaterem. Chce z nami zrobić, kiedy mu się to uda? Nie wiem, ale myślę, że ten wątek będzie rozwinięty w trzeciej księdze naszej Pigi. A wy co sądzicie o całej tej sytuacji? Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. Hej!